Witam Was serdecznie na moim nowym kanale, na którym będę poruszał tematy związane z naturalnym kształtowaniem sylwetki. W tym odcinku poruszę bardzo ważną kwestię i często pomijaną, a mianowicie jak kontrolować swój stan zdrowia. No to co, lecimy! Stan zdrowia najlepiej kontrolować za pomocą badań krwi, wykonując je około raz na pół roku. Dziś wypada dzień moich badań, także chodźcie ze mną. Na badanie udajcie się na czczo, wypijając przed tym szklankę wody. Dzień poprzedzający badanie, dietę i suplementację zostawcie bez zmian. Pamiętajcie natomiast, żeby zrezygnować z konsumpcji alkoholu, szczególnie w dużych ilościach. Dajcie znać w komentarzu, czy wykonywaliście sobie dotychczas badania okresowe i jakie według Was warto oznaczyć. Porównamy sobie z moją listą, którą podam Wam w dalszej części materiału. I po bólu. Pobranie krwi nie należy do najprzyjemniejszych czynności i chyba nikt tego nie lubi. Nie znam osoby, która czeka na nie z niecierpliwością, lecz czasem warto się przemęczyć. Tak jak wspominałem, nie jest to czynność, którą musimy często wykonywać. Po badaniu najlepiej odpuścić trening siłowy, aby nie powstał Wam krwiak. Regeneracja dobrze Wam zrobi, a efekty ciężkiej pracy na pewno nie zostaną utracone. Koniec tych badań, a więc wróćmy do tematu. Przedstawię Wam podstawową listę badań, które warto oznaczyć, nie wydając przy tym wielkich pieniędzy. Jeśli te badania będą w normie, z naszym organizmem jest raczej wszystko ok. No to tak, po pierwsze będzie to morfologia, następnie lipidogram, mocz, TSH, insulina, glukoza, próby wątrobowe oraz CRP. Jeżeli nie badaliście sobie nigdy stężenia witaminy D3, to polecam ją zbadać, tylko nie w okresie letnim, ponieważ wtedy w większości przypadków spełniamy zapotrzebowania tą witaminę. W odróżnieniu do innych okresów potrzebne jest podanie jej z zewnątrz w postaci leku lub suplementu. W przypadku mężczyzn sprawdziłbym takie hormony jak testosteron, prolaktynę i estradiol, a w przypadku kobiet dołożyłbym jeszcze progesteron. Obok badań wstawiłem średni koszt, który może się różnić zależnie od cennika Waszej placówki. Możecie zaoszczędzić trochę pieniędzy, podając kod rabatowy więcej 10. A tak na serio, możecie iść do lekarza rodzinnego, który da Wam skierowanie na połowę z tych badań. Dzięki za obejrzenie mojego odcinka. Jeżeli się podobało, zostawcie subskrypcję. Zachęcam też do łapkowania, komentowania i udostępniania tego materiału. Wbijajcie na moje social media podane w opisie. Trzymajcie się, cześć!